W 2021 roku problemy kardiologiczne odpowiadały za przeszło 20 milionów zgonów. To oznacza, że co trzeci zgon jest spowodowany chorobami układu krążenia. A do chorób tych prowadzi zła kondycja naczyń krwionośnych, czyli żył i tętnic. Opowiem więc Państwu, co możemy zrobić, aby żyły i tętnice były w lepszej kondycji, czyli stały się bardziej elastyczne oraz żeby krew mogła swobodnie przez nie przepływać, nie napotykając oporu. Aby zapewnić naczyniom krwionośnym odpowiednią elastyczność, ważne jest, żeby zwiększyć produkcję tlenku azotu w naszym ciele. Tu jako ciekawostkę powiem, że w 1998 roku trzech uczonych otrzymało Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycie funkcji, jakie spełnia tlenek azotu wobec układu krążenia. Wspomniane odkrycie było wielkim przełomem w zakresie leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Należy bowiem wiedzieć, że tlenek azotu zmniejsza napięcie skurczowe w tętnicach, korzystnie rozszerza naczynia krwionośne i w ten sposób zapewnia prawidłowy przepływ krwi. Ponadto z uwagi na jego zdolność do zapobiegania utlenianiu lipidów i hamowania aktywności wolnych rodników, działa on ochronnie na ścianę naczyń krwionośnych. Mało tego, Tlenek azotu zapobiega niekorzystnemu przerostowi warstwy mięśniowej naczyń krwionośnych, jak również działa przeciwzakrzepowo dzięki hamowaniu aktywacji i agregacji płytek krwi. Spodziewam się, że nie każdy z Państwa o tym wie, ale skuteczność działania nitrogliceryny, czyli popularnego leku stosowanego w Dławicy Bolesnej, który to rozszerza naczynia krwionośne, zmniejsza niedotlenienie serca i obniża ciśnienie tętnicze, opiera się właśnie na tlenku azotu. A to dlatego, że nitrogliceryna jest substancją, która po zaaplikowaniu uwalnia właśnie tlenek azotu, który dalej korzystnie wpływa na stan naczyń krwionośnych. To, co jest dla nas istotne w tym momencie, to to, że poprzez dostarczanie niektórych produktów możemy spowodować wzrost stężenia tlenku azotu w naczyniach krwionośnych. Jednym z najbardziej wartościowych produktów w tym aspekcie są buraki. Literatura fachowa potwierdza, że buraki, za sprawą obecności w nich nieorganicznych związków azotu, podnoszą poziom tlenku azotu we krwi, co przekłada się na konkretny efekt kliniczny. A mianowicie badacze zauważyli, że wspomniane składniki znajdujące się w burakach zmniejszają sztywność tętnic i usprawniają funkcjonowanie śródbłąka naczyń krwionośnych. Aby film ten nie był zbyt długi, bez szerszego omawiania podam Państwu, które jeszcze inne produkty są w stanie zwiększyć stężenie tlenku azotu w naczyniach krwionośnych. Na podstawie przeglądu prac naukowych mogę powiedzieć, że w tym gronie poza wspomnianymi burakami znajdują się między innymi czosnek, rukola, szpinak, sałata, rzodkiewka, kapusta pekińska, rzepa, por, cebula, dymka, ogórek, marchew, papryka i arbus. Dlatego też jeśli zależy państwu na tym, aby poprawić kondycję naczyń krwionośnych, to warto aby w jadłospisie znalazły się wspomniane produkty. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych bardzo ważne jest też to, aby zapobiegać ich kalcyfikacji, czyli żeby nie dopuścić do ich zwapnienia. Należy wiedzieć, że z różnych powodów w naszych tętnicach może dojść do wbudowywania się wapnia, co prowadzi właśnie do ich zwapnienia, czego konsekwencją jest zwiększenie ich sztywności i zaburzony przepływ krwi. Aby zaś mówiąc obrazowo oczyścić naczynia krwionośne z wapnia, a konkretnie aby zapobiec jego odkładaniu się w tętnicach, bardzo ważne jest dostarczanie odpowiednich ilości potasu i magnezu. Przeprowadzone badania pokazały wprost, że osoby o niskim wysyceniu ciała magnezem mają wyższe ryzyko zwapnienia tętnic wieńcowych, zaś dostarczanie wysokich ilości tego pierwiastka zmniejsza niekorzystną sztywność naczyń krwionośnych. I jak potwierdziła praca naukowa z 2017 roku podobne działanie wykazuje również potas. Jeśli zatem chcieliby Państwo zadbać o to, aby nie zabrakło potasu i magnezu, to dobrze jest regularnie sięgać po produkty, takie jak wody potasowe i magnezowe, woda kokosowa, pestki dyni, migdały, kakao, kasza Gryczana, kiwi, dynia, pomidory, awokado, szpinak, brukselka, fasola biała, boczniaki i dziki łosoś. Gdy mowa o zapobieganiu zwapnieniu naczyń krwionośnych i usuwaniu nadmiaru z nich wapnia, to nie sposób nie wspomnieć też o witaminie K2. Naukowcy zauważyli, że osoby, które dostarczały wysokie ilości witaminy K2, miały niższe ryzyko kalcyfikacji naczyń wieńcowych aż o 20%. Od razu muszę też zaznaczyć, że takiego ochronnego efektu nie wykazywała witamina K1, której źródłem są produkty roślinne. Omawianą zaś witaminę K2 znajdziemy przede wszystkim w serach, wołowinie i mięsie drobiowym. Niestety zawartość witaminy K2 w tych produktach jest bardzo niewielka. Najlepszym zaś źródłem pokarmowym witaminy K2 jest nadto, czyli fermentowana soja. Jeśli więc komuś z Państwa zależy na dostarczaniu wysokich ilości witaminy K2, to najlepiej sięgnąć właśnie po nadto lub ewentualnie po preparaty z witaminą K2MK7. Osobom zainteresowanym dopowiem, że witaminę K2MK7 najczęściej podaje się w ilości od 150 do 200 mikrogramów na dobę. Gdy mowa o nadto, to od razu jako ciekawostkę też powiem, że w jego składzie znajduje się również enzym o nazwie nattokinaza, który działa przeciwzakrzepowo oraz przeciwmiażdżycowo. Dla przykładu badacze zauważyli, że spożywanie tego składnika skutkuje korzystnym zmniejszeniem grubości błony wewnętrznej i środkowej tętnicy szyjnej oraz zmniejszeniem rozmiarów blaszki miażdżycowej. Czyli nie tylko witam K2 z nadto, ale również nadtokinaza wpływa pozytywnie na kondycję naczyń krwionośnych. Jeśli ktoś z Państwa nie chce spróbować nadto lub próbował i produkt ten nie odpowiada smakowo, to można pokusić się o osiągnięcie ponadtokinazy w formie preparatu. Przy czym w pracy, na którą się powołuje, jej autorzy wskazują, że skuteczna dobowa dawka nadtokinazy to około 10 tysięcy jednostek i jest ona wyższa niż powszechnie zalecana dawka w wysokości 2000 jednostek. A żeby uzyskać jeszcze lepszy efekt zdrowotny, to najlepiej połączyć właśnie witaminę K2MK7 ze wspomnianą kinazą. Kolejnym mechanizmem ochronnym wobec naczyń krwionośnych jest oczyszczanie ich z nadmiaru krążących we krwi lipoprotein o niskiej gęstości, określany cholesterolem LDL. Te cząsteczki mają zdolność do wbudowywania się w ścianę naczyń krwionośnych, zapoczątkowywania rozwoju miażdżycy i zwiększania sztywności tętnic. Jednocześnie warto wiedzieć, że cholesterol LDL krążący we krwi jest podatny na działanie wolnych rodników i utlenianie, czyli w niesprzyjających warunkach może ulegać on modyfikacjom, które sprawiają, że staje się on jeszcze bardziej miażdżycorodny. Dlatego też bardzo ważne jest, aby spożywać takie produkty, które zawierają w składzie związki, które mają zdolność po pierwsze do usuwania nadmiaru cholesterolu LDL, a po drugie, co ważniejsze, które zapobiegną utlenianiu tej cząsteczki. Na potrzeby przygotowania dzisiejszego materiału zagłębiłem się wiele badań naukowych, aby wyciągnąć z nich informacje, które z produktów wykazują takie działanie, o którym przed chwilą wspominałem. I mogę powiedzieć, że w omawianym zakresie takimi naturalnymi oczyszczaczami naczyń krwionośnych są jabłka, sok z jarmużu, aronia, pistacje, a także produkty bogate w karotenoidy, takie jak dynia, marchew, papryka, pomidory. Morele, brzoskwinie, cykoria sałatowa, rukola, burak liściowy, a także wspomniany już dzisiaj szpinak i jarmuż. Przy okazji, jeśli moje filmy są dla Państwa ciekawe, to praktyczną wiedzą w pigułce dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Taka nazwa wynika z tego, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na wwwdoktorbartekpl Kośnik dziennik Aby cieszyć się zdrowymi żyłami i tętnicami dobrze jest też oczyścić naczynia krwionośne z nadmiaru trójglicerydów. Już w 2007 roku badacze zauważyli, że osoby, które mają podwyższone trójglicerydy we krwi, cechują się aż o 72% wyższym ryzykiem rozwoju choroby wieńcowej. Wciąż bazując na pracach naukowych mogę powiedzieć, że najskuteczniejszymi pojedynczymi produktami w kontekście redukcji poziomu trójglicerydów są olej z wiesiołka, olej lniany, siemielniane, czarnuszka, migdały, pistacje, czosnek, imbir, kozieradka, kardamon, cynamon, awokado, ocet jabłkowy, tłuste ryby morskie oraz spirulina. Spośród zaś składników, które również są wysoce zdolne do unormowania stężenia trójglicerydów, a które to zwykle są stosowane w nieco większych ilościach niż można uzyskać z naturalnych produktów, a więc mowa tu o preparatach, to na szczególną uwagę zasługuje inozytol i kwas alfa-liponowy. Jeśli mowa o zdrowiu naczyń krwionośnych, to warto mieć też świadomość, że istotnym dla nich zagrożeniem jest utrzymujący się we krwi wysoki poziom substancji o nazwie homocysteina. Jest to cząsteczka, której nagromadzenie się w naczyniach krwionośnych nasila powstawanie zmian miażdżycowych, jak również prowadzi do nadprodukcji związków prozakrzepowych. Badacze jednoznacznie wykazali, że wzrost stężenia homocysteiny o każde 5 mikromoli na litr zwiększa ryzyko choroby wieńcowej o kolejne 20%. Mało tego, w innej pracy jej autorzy wykazali, że osoby, które mają wysoki poziom homocysteiny we krwi, mają wyższe ryzyko przedwczesnej śmierci z powodu chorób układu krążenia aż o 68%. Aby zaś oczyścić naczynia krwionośne z nadmiaru homocysteiny, szczególnie istotne jest dostarczanie wraz z dietą kluczowych składników. Mam tu na myśli witaminę B6, witaminę B9, czyli foliany, witaminę B12 oraz cholinę. Jeśli zaś chodzi o źródła pokarmowe tych związków, to witaminy B6 znajdziemy przede wszystkim w rybach takich jak makrela i pstrąg, mięsie drobiowym, orzechach włoskich i laskowych oraz w pieczywie razowym. Foliany dostarczymy sięgając po zielone warzywa liściaste, awokado, soczewice, fasole i pomarańcze. Z kolei źródłem B12 są tłuste ryby takie jak śledź, łosoś, sardynki i pstrąg, a także jogurt naturalny i wątróbka, zaś w cholinę wysoce zasobne jest żółtko jaj. W celu zapewnienia prawidłowego, płynnego przepływu krwi przez znaczenia krwinośne, dobrze jest też zadbać o to, aby w naszej diecie pojawiły się produkty o właściwościach przeciwzakrzepowych, których spożycie wiąże się np. z obniżeniem poziomu substancji sprzyjających powstawaniu zakrzepów. Jak się okazuje, wśród takich produktów spożywczych znajdują się kakao i gorzka czekolada, które zawierają w składzie dobroczynne polifenole. Takie działanie przeciwzakrzepowe kakao i gorzkiej czekolady, jak również kilka dodatkowych właściwości prozdrowotnych, którymi mogą się one poszczycić, przekłada się na konkretny efekt kliniczny. Dla przykładu, aby nie być gołosłownym, badacze zauważyli, że regularne spożywanie tych produktów wiąże się z mniejszym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca o 10% i mniejszym ryzykiem pojawienia się zawału serca o 14%. Do innych zaś produktów i składników o właściwościach hamujących powstawanie zakrzepów możemy zaliczyć też czosnek, kawę, rzęszeń koreański, a także produkty bogate w witaminę E, do których należą przede wszystkim olej z zarodków pszennych, orzechy laskowe, olej z pestek winogron, nasiona słonecznika i pestki dyni. Chcąc zadbać o prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych, powinniśmy oczyścić je również z nadmiaru kwasu moczowego. I warto tego faktu nie pomijać, ponieważ literatura fachowa pokazuje, że średnio co piąty z nas ma niebezpiecznie podwyższony poziom kwasu moczowego. Wspominam o kwasie moczowym, ponieważ jak już kiedyś mówiłem, jest on znacznym zagrożeniem dla naszego układu sercowo-naczyniowego. Szereg prac naukowych potwierdził, że osoby z wysokim poziomem kwasu moczowego mają o wiele wyższe ryzyko zachorowania na nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową, niewydolność serca, migotanie przedsionków i udar mózgu. Z kolei, jeśli ktoś już zmaga się z którąś z tych chorób, to wysoki kwas moczowy nasila ich przebieg. Mało tego, obszerne opracowanie naukowe z 2019 roku dowiodło, że osoby o wysokim stężeniu kwasu moczowego we krwi mają aż o 45% wyższe ryzyko przedwczesnej śmierci z powodu chorób układu krążenia. Dzieje się tak dlatego, że nadmiar kwasu moczowego nasila zwapnienie naczyń wieńcowych, zaburza proces produkcji tlenku azotu, o którym wspominałem na początku filmu, jak również niekorzystnie zwiększa utlenianie cholesterolu krążącego we krwi, a taka jego modyfikacja sprzyja powstawaniu zmian miażdżycowych. W związku z tym, że jak sami Państwo widzą, że podwyższony kwas moczowy we krwi jest niemałym problemem, to podam teraz, które produkty spożywcze posiadają udokumentowany w literaturze naukowej korzystny wpływ na obniżenie poziomu omawianej substancji. Zaliczam do nich przede wszystkim niesłodzoną lemoniadę przygotowaną w proporcji sok wyciśnięty z jednej cytryny i 1 litr wody, a poza tym migdały, kawę, kurkumę produkty bogate w witaminę C, tak jak papryka, natka pietruszki, kalafior, brokuły, brukselka, jarmusz, porzeczki, kiwi, truskawki i cytrusy, a także produkty zawierające kwercetynę, do których należą między innymi żurawina, jabłka ze skórką, czerwona cebula, kapary, szparagi, jarmuż i szpinak. Gdy mowa o składnikach, które sprawiają, że nasze naczynia krwionośne stają się zdrowsze i mocniejsze, to nie sposób nie powiedzieć też kilka słów o wybranych ziołach, które mają w tym zakresie wielokierunkowe działanie. Jedną z takich roślin zielarskich jest ruta zwyczajna, która zawiera w składzie cenną rutynę. Znawcy fitoterapii wskazują, że składnik ten uszczelnia naczynia krwionośne, zmniejsza ich łamliwość, a jednocześnie zwiększa elastyczność tętnic. Aby przygotować sobie napar z ruty zwyczajnej należy zalać jedną łyżkę rozdrobnionego ziela jedną szklanką wrzątku, a następnie całość odstawić na pół godziny. Po przecedzeniu taki napar spożywa się w ilości pół szklanki dwa razy dziennie. Innym dobroczynnym ziołem dla naszych naczyń krwionośnych jest różczyk kolczasty, którego potencjał zdrowotny wynika z obecności w nim składników takich jak ruscyna i ruskogenina. Te rośliny poleca się szczególnie osobom, u których stwierdza się zwiększoną kruchość żył i tętnic. Z ziela różczyka sporządza się odwar. W tym celu należy najpierw zwilżyć dwie łyżki ziela spirytusem, a następnie po pięciu minutach tak zwilżone ziele trzeba zalać jedną szklanką zimnej wody, po czym zagotować i odstawić pod przykryciem na pół godziny. Po przecedzeniu tak sporządzoną objętość odwaru spożywa się porcjami w ciągu całego dnia. I jeszcze innym wartościowym rozwiązaniem jest nostrzyk żółty. Osoby zajmujące się zawodowo zielarstwem uważają, że składniki aktywne w nim obecne usprawniają przepływ krwi przez naczynia krwionośne. Dzieje się tak dlatego, że zapobiegają one powstawaniu zakrzepów, zmniejszają krzepliwość krwi, a także chronią ściany naczyń krwionośnych przed działaniem szkodliwych produktów przemiany materii i toksyn bakteryjnych. Aby skorzystać na działaniu nostrzyka żółtego należy przygotować z niego napar poprzez zalanie jednej łyżki ziela jedną szklanką wrzątku. Całość naparza się przez pół godziny pod przykryciem, po czym po uprzednim przecedzeniu spożywa w ilości pół szklanki trzy razy dziennie. Poprzez wiele różnych mechanizmów działania możemy zadbać o prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych, co dalej przekłada się na niższe ryzyko pojawienia się chorób układu krążenia. Mam tu na myśli m.in. zwiększenie produkcji tlenku azotu, Zapobieganie zwapnieniu naczyń krwionośnych, jak również obniżenie poziomu cholesterolu LDL, trójglicerydów, homocysteiny i kwasu moczowego we krwi. Urozmaicenie zaś swojego jadłospisu w produktu, które dzisiaj wymieniłem, w znaczący sposób pomoże osiągnąć te cele. Dlatego też zachęcam, aby regularnie po nie sięgać. A pozostając jeszcze w temacie zdrowia układu krążenia, zachęcam Państwa do obejrzenia programu, w którym opowiadam o codziennie popełnianych błędach, które szkodzą naszemu sercu i których lepiej jest unikać. Aby się z nimi zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś, z mojej strony, to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.